No proszę, cóż za czasy nastały. Kiedyś Kobi od święta, a dzisiaj właściwie mamy na kanale tydzień Kobi. Siemano klockowe świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Dziś spotykamy się, tak jest, znów Kobi. Tak jak powiedziałem w intrze, kiedyś tu Kobi było od święta, ale dzisiaj spójrzcie, we wtorek poleciał samolot, dzisiaj kolejna paka. Oczywiście dzisiejsza paka, a nawet paki, to jest prezent od was, który dostałem na urodziny. I to jest już, można powiedzieć, archiwalnego, bo przecież już Kobi nie wydaje tych figurek. Ale jak wpadły, to ja się bardzo cieszę, bo nie powiem, tęsknię za tymi czasami. Chociaż oczywiście doceniam kierunek, w którym Kobi idzie, ale tęsknię, gdy wydawali coś więcej poza wojskiem. I liczę, że takie czasy jeszcze wrócą. Oczywiście nie może w postaci Action Town, ale jest wiele autorskich serii, w które spokojnie mogłaby ta firma iść. Tutaj, jak mówiłem, spotykamy się z archiwaliami. Nie szkodzi jednak, jestem ciekaw, jakie figurki będą miały w środku. Tutaj prezentacja, co mieć mogę. I powiem wam szczerze, co bym na pewno chciał? Myślę, że Farmer to jest absolutny must have. I kurczę, myślę, że ten budowlaniec troszkę by się różnił od tych, które już mam, czyli tych bloskowych. Więc moi drodzy, otwieramy i saszeta numer 1. Uwaga! Co warto napomknąć w środku, tak jak i w Lego mamy uloteczkę jeszcze bardziej, z jeszcze bardziej powiększonymi tymi postaciami wszystkimi oraz opcją zaznaczenia sobie, które już mamy, które już posiadamy oraz jeszcze prezentacją większych zestawów. A co miałem w pierwszej saszetce? Bam! W pierwszej saszetce trafił mi się oto taki skater. Naprawdę dobre wrażenie robi tutaj ta koszulka. Zdecydowanie skejtowska, gaci również z takim złotym pasem albo bardziej złotą sprzączką, a z tyłu postać wygląda tak. Troszkę boli mnie tylko w niej, że faktycznie tutaj mogła być jakaś mikro rampa, mikro cokolwiek, a nie tylko fragment, no, wyglądającego jak trawa elementu, który ewidentnie jest tym elementem do robienia trików. Tutaj troszkę szkoda, niemniej nadruk na klacie naprawdę uważam za piękny. A co trafiłem w drugiej saszecie? No to już czekajcie, 3, 2, 1 i wysypujemy, na całe szczęście nie skater, chociaż jest to jedna z kobitek. Co na pewno podoba mi się osobiście w tej pani weterynarz, to to, że nawet jeżeli to jest jedna seria, wiecie, porównywalna z LEGO City, to główkami i posturą się tutaj postacie różnią. Wiecie, no w LEGO oczywiście mamy też Friends, ale to jest jednak zupełnie inna seria i we Friends ogólnie i chłopy i baby inaczej wyglądają, a tutaj w jednej serii faktycznie obydwie płcie się różnią. To mi się niesamowicie podoba. Nadruk tej pani również jest niczego sobie. Tutaj czuć, że podobnie jak w LEGO minifigures, wygląda to tak, że po prostu jest tu ekskluzywniej. Fryzura również, chociaż takie lata 80. trochę. Mega fajne jest to, że mamy tutaj Tyla z nadruczkiem, który prezentuje się, o, no może bardziej tak i co prawda wygląda, nie, no dobrze wygląda, no kocur, normalny kocur tutaj jest, a sam kocur, żeby było ciekawiej, ma ruchomą główkę, czyli może się obracać wokół własnej osi o 180 i mamy tutaj jeszcze taką rybkę. I mi brakuje takich czasów i mam nadzieję, że Kobi jeszcze wróci do innych serii niż nie tylko serie wojenne, byłoby naprawdę przyjemnie, a za te figurki dziękuję fanowi, który mi je przysłał, no bo cóż, zasilą miasto i panie weterynarz i skater na pewno się tam przydadzą. Dzięki, że byliście moi drodzy i miłego weekendziku życzę, bye!